Jak pokazalibyście, że chcecie coś zjeść? A jak można narysować zabawę albo spacer? Kto grał w kalambury, ten wie, jak trudno zrozumieć osobę, która nie używa słów i tylko samymi rełkami albo przy pomocy obrazków chce nam coś przekazać, na przykład co robi w tej chwili. Mama Michała, na którego mówi miś, takie zagadki do rozwiązania dostaje od synka codziennie. Nie trzeba nawet niczego rysować, bo tak wszyscy są przyzwyczajeni do tych misiowych zagadek, że w domu jest już cały gotowy zeszyt z obrazkami. Mama, tata, siostry, kto chce porozmawiać z Michałem, bierze ten zeszyt ze sobą, bo wiadomo, że za chwilę będzie jakieś nowe zadanie. Najczęściej Michał pokazuje, że po prostu chce jeść, spać czy słuchać muzyki. Wtedy są proste obrazki: talerz albo osoba pochylona nad talerzem, łóżko albo osoba, która śpi, radio czy słuchawki. Jednak pewnego dnia Michałowi zachciało się trochę pomarzyć. Niczego nieświadoma mama usiadła przy nim, zastanawiając się, jaką to zagadkę przygotował dla niej Michał. Misiek pokazał talerz i zadowolona mama już miała biec do kuchni po obiad, ale synek powstrzymał ją. Trzeba było otworzyć zeszyt na nowej stronie i tam znalazły się gwiazdy. Nie jesteś jednak głodny? Wiem, chcesz spać, wykrzyknęła mama, ciesząc się, że tak łatwo poradziła sobie i tym razem. Chłopiec jednak stanowczo zaprzeczył i na kolejnych kartkach wskazał jeszcze samolot, rakietę i księżyc. Jeść? Spać? Podróżować? Mama aż chwyciła się za głowę. Oj, Misiek, nie mam z tobą łatwo, westchnęła. Nie znam odpowiedzi. Najchętniej teraz uciekłabym na jakąś inną planetę. Michałowi zaświeciły się oczy z radości, jakby miał zacząć klaskać. Mama popatrzyła ze zdziwieniem. Zgadłam? Chciałbyś polecieć na księżyc? Księżyc i były też gwiazdy, czyli kosmos. Marzy ci się kosmos? Wszystko zaczynało układać się w całość, a Michałowi oczy błyszczały coraz bardziej. Ale co ma do tego talerz? Zastanawiała się mama. Czy to talerz latający? A może spodek? Jakiś statek kosmiczny? Michał z radości zaczął wymachiwać rełkami. Oj, Misiek, ale cię wzięło na fantazjowanie! Uśmiechnęła się mama i chwyciła synka za rękę, a po chwili dodała, ale fajnie było tak chociaż na chwilę oderwać się od ziemi. Gdy mama wyszła, Michał jeszcze długo cieszył się z tego, że udała mu się zagadka, ale był też pod wrażeniem, że mama sobie z nią poradziła. Popatrzył w stronę okna i już zaczynał wyobrażać sobie na niebie te latające talerze, spotki i statki kosmiczne. Ciekawe, czy ktoś mieszka na jakiejś innej planecie, pomyślał. I ciekawe, czy lubi zagadki.